Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji kart. Wiecie, że jak ja sobie coś zakupię, to Wam lubię pokazać. I dzisiaj bierzemy na tapetę puszkową talię kart Lenormand Fairy Tale Wróżkowe Opowieści. Trochę się skusiłam wizerunkowo. Ja może nie jestem taką bardzo aktywnie stawiającą Lenormandy wróżką, ale lubię, znam. No i od czasu do czasu jakąś tam talię sobie kupię. W zasadzie mam kilka talii. Marchettiego, sowy w różnym wydaniu i właśnie teraz puszkowego Fairy Tale. I w zasadzie, no, może to nie będzie taka recenzja, ocena, bo cóż tu recenzować. Na tarocie się wyznaję bardziej, ale chciałam Wam pokazać, jak wygląda, bo może ktoś z Was jest bardziej lenormandowy i może się skusić. No, przede wszystkim kocham puszki i rozmiar kart niewielki do torebki w sam raz. Taroty puszkowe również istnieją, są zacne. Ja to może porównam do tarotowej puszki. Idealnie te same. Geniusz. Te puszki troszeczkę się niszczą, ale umówmy się, no nie połamią się, nie wycudaczą. Do torebki. Mam dwa torebkowe white'y także. I przechodzimy do zawartości. One są poukładane po kolei. Zawsze staram się nie ruszać kart do momentu, aż Wam ich nie pokażę. Czy recenzja, jak recenzja. Dosyć duża, gruba książeczka. W ogóle rozmiar... To jest dopiero Matrix. No taka mała książunia taka, nie? Taka mała książunia w ogóle. Są tutaj omówienie po angielsku, widzę. Ja się trochę rozczytam, aczkolwiek na szczęście nie potrzebuję, więc o, w ten sposób. Ale jest taka creepy maleńka. Jestem tym Gulliverem. Super. Dobra. No i ja sobie spojrzałam na kilka rysunków i mnie tak zaaferowało i sobie pomyślałam, że te kilka rysunków... No tak. Mamy... Właściwie to się tak zastanawiam, jak Wam to pokazać, żeby to miało ręce i nogi. Bo ani tutaj ta ostrość nie jest cudowna, ani coś. Ja po prostu chciałam pokazać te karty, tak żeby móc już sobie mieszać. Już kończyna, widać, że jest kończyna jeździć. To jest śmieszne. No dobrze, że na kuniu, nie na dywanie, ten wróżkowy szejk. Koniczynka. Tutaj z boku macie kartę, która odpowiada znaczeniu karty w klasycznej. Także. No wizerunki, powiem Wam, są ładne. Są takie bajeczkowe. Statek. Trzeba się będzie czegoś nauczyć. Dom. Drzewo. Jest oczywiście cyfra karty. Wizerunki też. Bardzo fajne, no wróżkowe, faktycznie wróżkowo-bajkowe. Nie można powiedzieć, no żmija to żmija, no przecież snake. Ciekawe, czy jest nazwa żmija po angielsku, no bo snake typu wąż, no to mówię się słabe. Trumna, ale trumna, zobaczcie, z zawartością. To na pewno Królewna Śnieżka. Bajki po prostu, bukiet kwiatów ładny, kosa, rózgi. Taki. Takie milutkie, milutkie, lekko infantylne, ale śliczno-bajkowe karty. No i małe i w puszce, słuchajcie, to jest ważna ważność, bo jak chcemy je nosić ze sobą i użytkujemy, to jest bardzo dobra ochrona, lepsza niż wszelkie woreczki i tego typu rzeczy. Są, no, naprawdę są dosyć ciekawe. Ja na przykład lubię taką estetykę. Chociaż oczywiście klasyki to są klasyki lenormandowe, nie? O, serce, how nice. Pieszczonek. Księga. Symbolika na nich też jest przyzwoita. Oczywiście te wszystkie rzeczy typu zwrócenie się w którymś kierunku. Fajna jest sprawa z tymi panami. Mamy tu dwóch panów, zobaczcie. Możemy significatora wybrać rich man albo poor man. Bogacz albo biedny. Podobnie z paniami, significatorami mamy panią biedną i panią bogatą. No, to jest fajne w tych kartach. Taka dodatkowość. No, lilie,
słońce, księżyc, klucz, ryby, ciekawe takie akwarelki, kotwica, krzyż. Fajna sprawa. Bo są te dodatkowe właśnie karty. Ich tyły też są takie pastelowe, wszystkie nowe karty. Pastelowe, przyzwoite, fajne. No, są malutkie. Teraz już mogę, jak Wam pokazałam, to mogę je na swobodnie nie mogę ich na swobodnie przetasować, bo zgadnijcie co, łapki są przyzwyczajone do tarota. Dosyć twardy karton. I umówmy się, nie jest to najłatwiejsza sprawa. Zresztą te małe karty najłatwiej się tasuje w ten... przypominają mi się stare dobre czasy gry nową talią. To są idealnie. Tarota się tak nie da. To jest... tasowanko. Dlatego ja tarota gnę. Super. Świetna sprawa. Ja tarota gnę, bo iż co? Bo tak jest najwygodniej. Pierwsza karta nasza. Ptaki. No będą nas rewelacyjnie, cudownie informować. Cała talia. Zaraz Wam tu pokażę, na ile nam się zmieści. Na ile nam się nie zmieści, to drugie trudno. Wygląda naprawdę ładnie. Fajnie się stawia takie karty, wiecie, obrazkowe. Może niezbyt wyraźne dla niewprawnego oka. Z jakiego względu? Bo albo klient też nie będzie wystraszony, patrząc na coś, czego nie zna, albo w ten sposób. Także naprawdę, ja tutaj oczywiście nie rozkładam wielkiej tablicy, tylko pokazuję talię, żeby tam nie było potem dziabania. A że mam ograniczoną przestrzeń, to wygląda to, jak wygląda. Słuchajcie, talia ładna. Talia ładna. Obrazek też nam wyszedł ładny na sam koniec. Mam nadzieję, że coś widzieliście, bo ja rozumiem, że te kamery internetowe to nie jest najwyższa jakość nadawania, chociaż niby tam 4K, 8G, 5G już. Coś tam się zadziewa zawsze ku technice, ale że tak sobie przeobserwowaliście właśnie taki sznyt tych kart. Napiszcie pod spodem, czy Wam się podobają, czy niekoniecznie, czy są w Waszej estetyce, czy nie za koniecznie właśnie. To nie do każdego wszystko przemawia i wszystko pasuje. Mi pasuje ich tasowalność, wizerunki w miarę puszka. Mobilność znaczy się, bo można je wszędzie ze sobą zabrać. I taki fajny, przyjemny sposób pokazania. Tu jak ładnie się pan z panią ułożył. I to dwa richmeny, normalnie bogatość względem siebie. Pięknie. Cóż za relacja, No dobra, także napiszcie, czy Wam się podoba. Buziaczkuję Was. Mam nadzieję, że talia przejrzana. No, będę se chwalić, bo moje. A co? I do zobaczenia w normalnych filmach. Pa, pa!